Cześć, witam Was, Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj znowu jesteśmy na plaży, znowu łowimy sobie flądry. Pokażę Wam dzisiaj dwa nowe cacka, które dzisiaj przyszły pocztą, które no mają w jakiś sposób, według mnie, tak, laika w tej dziedzinie, pomóc w uzyskaniu efektu, jakim jest rybka. Tak spoglądam na wędkę, czy coś już się dzieje. Nic się nie dzieje. Słuchajcie, pierwsze to jest zwykła taka taśma, którą używają przeważnie karpiarze. Schowam drugi eksponat. Pokażę Wam, o co w niej chodzi. Tak sobie wymyśliłem. Nie wiem, czy dobrze Wy wiecie, że jestem początkujący. Wymyśliłem sobie, że tak, że jeżeli będę zarzucał sobie tą przynętę jakoś tam mega daleko, o ile mi się uda, to fajnie by było ją, wiecie, czymś związać, czymś jakoś tam przykleić, żeby ona przypadkiem nie zleciała mi i podczas wyrzucania, i podczas uderzenia w wodę. Wiecie, nie jestem jeszcze jakimś takim mega zawodowcem, także nie potrafię za bardzo tego rozpoznać, a czasami człowiek siedzi 10-15 minut na tej plaży, nic się nie dzieje, ściąga sprzęt, a tam jest po prostu pusto, więc opcje są teoretycznie dwie, albo takie się rybki wciągnęły, albo gdzieś się tam zgubiło przy przywaleniu w wodę. No mam nadzieję, że to mnie jakoś dzisiaj pomoże, aczkolwiek wiecie, trochę się nacięłem, bo myślałem, że ona jest jakoś z klejem, a nie jest. I teraz nie wiem, czy po prostu mam jakąś przeterminowaną, czy po prostu jakaś, znaczy po prostu taką kupiłem. No myślałem, że po prostu jest sklejem, że to taka teoretycznie zwykła taśma, wiecie, taka bezbarwna, która się po prostu rozpuszcza w wodzie. Dobra, druga rzecz to jest taka rzecz, która no, ma pomóc w zarzucaniu tego naszego zestawu, a taki paluszek, ciak. No nie będę ukrywał, że jak się zarzuca daleko, próbuje się w każdym razie zarzucić daleko jakimś ciężarkiem 100 gram bądź więcej, no to czasami bywa problem taki, że no strasznie paluch boli, tak? Słyszałem przypadki, czytałem o przypadkach, że no się komuś krzywda stała, no i tutaj taka krzywda na plaży, że człowiek chce po prostu sobie rybkę złowić, chce sobie wypić piwo, tak? Odpocząć, a tutaj jest taki error, że no krew leci, kurczę, trzeba iść na szycie gdzieś. No, może być jakimś problemem. Także tak to wygląda. Dosyć ciekawie, wiecie. Można złapać żyłkę podczas zarzucania i może być naprawdę fajnie. Dzisiaj to przetestuję. Sprzęt jest zarzucony, ale myślę, że za chwilę zrobię drugi filmik, na którym sobie zobaczycie, jak to wygląda w praktyce, czy coś pomaga, czy nie pomaga. Dobra. To tyle. Cześć.